Would you believe it? Already out of time. It's taking way too long. It's always on my mind. Środa, 6 dzień grudnia roku 2023. Otwieramy nasz kalendarz adwentowy i znajdujemy mnóstwo jedzenia. Jakiś chlebek, jakieś rybki, jakieś, tu chyba nawet jajeczka są, ale to nie wiadomo, co z tych jajeczek tu wynika. Ach, no nic, będzie chleb i ryby. Dzisiejszy fragment Ewangelii z rozdziału 15 Ewangelii według świętego Mateusza mówi o rozmnożeniu jedzenia. Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie, wszedł na górę, tam siedział. Przyszły do Niego wielkie tłumy, mając ze sobą chromych, łomnych, niewidomych, niemych i wielu innych. Położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbili Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: żal mi tego tłumu. Już 3 dni trwają przymianie, nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: no skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7 i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi, wziął 7 chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom i jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze 7 pełnych koszów. Do tegorocznego adwentu zaprosiliśmy świętego Antoniego, a to z okoliczności, na tę okoliczność, że mamy 800 lat. No 800 lat od czego? Ano od tego, że święty Franciszek do niego list napisał. List był niedługi, był w sam raz, miał niewiele ponad 2 zdania, a może nawet 1 długie zdanie. W każdym razie myśl główna tego zdania jest taka. Święty Antoni, bracie mój, no jeszcze wtedy święty Antoni nie był świętym Antonim, był Antonim, więc Franciszek pisze do niego, Franciszek z Asyżu, do Antoniego z Padwy. Pisze: bracie mój drogi Antoni, mi się bardzo podoba, żebyś ty wykładał teologię braciom, ale rób to tak, żeby nie zgasić ducha modlitwy i pobożności. Bardzo ciebie proszę, dziękuję, zabieraj się do roboty. No nie było tam tego, zabieraj się do roboty, no ale tak tłumacząc to na nasze, mniej więcej można by było sobie to wyobrazić, że tak to brzmiało. I ponieważ 800 lat od tego momentu, kiedy święty Antoni z Padwy dostaje ten mandat od świętego Franciszka, żeby uczyć teologię, to zaglądamy sobie do antoniańskiego dzieła. Święty Antoni pozostawił po sobie jedną wielką księgę, tak, a mniej więcej tam z 600-700 stron, która nazywa się Kazania, Sermones. No i w tych kazaniach najzwyczajniej w świecie uczy braci, jak otwierać Biblię, jak czytać Biblię, jak odkrywać różne rzeczy w Biblii. I robi to w taki sposób starożytny, wyjaśniając Biblię przy pomocy Biblii, wyjaśniając Pismo Święte przy pomocy Pisma Świętego. Jeden fragment wyjaśnia drugim fragmentem, bo tu znalazł jakieś słówko, które się tu powtarza, a może tu jest jakiś obraz, który podobny jest w innym czytaniu i próbuje go wyjaśnić. I tak samo jest z dzisiejszym fragmentem Ewangelii według świętego Mateusza. Mamy Pana Jezusa, który ma do dyspozycji 7 chlebów, parę rybek, każe usiąść ludowi na ziemi i potem rozdaje temu ludowi ten chleb i te ryby, karmi ten lud tym wszystkim, co miał do dyspozycji. Święty Antoni mówi: aha, tutaj jest mowa o jakimś nakarmieniu 7 łaską. Ale żeby 7 łaską zostać nakarmionym, to najpierw trzeba jakiejś pokory, potrzeba nam jakiejś pokory, potrzeba nam uznania, że my tej 7 łaski potrzebujemy. No więc skoro jest mowa o 7, o 7 łasce, to święty Antoni wyszukuje fragment, w którym jest mowa o 7, o 7, o 7, o 7, o czymkolwiek, co ma 7. No i znajduje taki fragment w Księdze Królewskiej, w drugiej Księdze Królewskiej, kiedy widzimy takiego dowódcę, bardzo potężnego dowódcę, nazywa się ten dowódca Naaman, a imię jego święty Antoni wyjaśnia, oznacza był piękny, był miły z wyglądu, więc ów Naaman, no cóż, trędowatym się stał. I jaką dostaje instrukcję od proroka? Elizeusz kazał mu przez posłańca powiedzieć:
idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty. Odszedł więc Naaman i zanurzył się 7 razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Naaman staje się oczyszczony. I w jaki sposób ktoś, kto nałapał trądu, może zostać oczyszczony, skoro ma się 7 razy zanurzyć? Dla Antoniego trąd jest obrazem, jest figurą, jest taką ilustracją tego, że zaczęła w kimś działać trucizna złych myśli, że coś tam się pojawiło, jakiś brak bojaźni Bożej, jakieś złe zachowanie, cokolwiek tam się dzieje. Więc pod obrazem tego Naamana, który 7 razy musi się zanurzyć, święty Antoni widzi grzesznika, który musi 7 etapów jakiejś takiej pokuty odbyć, aby na nowo stać się piękny, na nowo stać się czysty, na nowo stać się zdrowy. No dobrze, ale teraz gdzie tu znaleźć w Piśmie Świętym jakiś fragment, który mówi o pokucie i o 7 składnikach pokuty? O 7 składnikach nawrócenia. No i przeszukuje Pismo Święte Antoni, albo prawdopodobnie nie przeszukuje, on chyba to wszystko ma gdzieś w głowie poukrywane, i znajduje taki fragment w drugim liście świętego Pawła do Koryntian. Święty Paweł, kiedy pisze do Koryntian, mówi o smutku. Mówi, że czasami człowiek się tak zasmuci, tak po prostu jakimś takim smutkiem. Mówi, że są takie smutki, które nie powodują nawrócenia, ale są też takie smutki Boże i one powodują nawrócenie. Smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się potem nie żałuje. Smutek zaś tego świata sprawia śmierć. To bowiem, że zasmuciliście się po Bożemu, jakąś wzbudziło was gorliwość, obronę, oburzenie, bojaźń, tęsknotę, zapał, potrzebę wymierzenia kary. We wszystkim okazaliście się beznagany. Święty Antoni w tym całej wyliczance, którą święty Paweł w drugim liście do Koryntian proponuje, gorliwość, obronę, oburzenie, bojaźń, tęsknota, zapał, potrzebę wymierzenia kary, widzi 7 składników pokuty, albo 7 stopni pokuty, albo 7 etapów pokuty, albo 7 takich właśnie kroków pokuty. Co tam on widzi w tym wszystkim? Co to jest ta gorliwość? No gorliwość, święty Antoni mówi, rozumie się sama przez się. Ktoś jest gorliwy, ktoś w którymś momencie swojego życia twierdzi, no dobra, no coś muszę zacząć robić, i zaczyna robić to z gorliwością. Zaczyna iść w stronę światła z zapałem wielkim. Obrona. Święty Antoni wyjaśnia to w sposób dosyć zaskakujący. Mówi, kiedy ja oskarżam się, kiedy przedstawiam Panu Bogu swoje grzechy, kiedy jestem swoim własnym oskarżycielem, to znaczy staję nagi przed Bożym miłosierdziem, to znaczy, że On mnie będzie brał tym swoim miłosierdziem w obronę. Czyli święty Antoni mówi, że jeśli ja się oskarżam, to jednocześnie się bronię, bo to Pan Bóg występuje w roli mojego obrońcy. No przedziwne takie złożenie, ale chyba coś w tym jest. Oburzenie. Święty Paweł mówi o oburzeniu, a Antoni mówi, tak, bo jednym z składników pokuty to jest właśnie to, składników chęci nawracania się, jest właśnie jakieś oburzenie na samego siebie, że zrobiłem źle, że jakiś popełniłem błąd, że no, zwracam się przeciwko samemu sobie, no, patrzę na siebie samego z jakimś oburzeniem, że coś tam, żeś, jak to możliwe, że ja to tak zrobiłem. Bojaźń. Święty Antoni mówi, w każdej pokucie, w każdym nawracaniu się jest też trochę bojaźni, bo ja boję się, żeby czasami w przyszłości nie odstawić tego samego numeru, żeby w przyszłości nie popełnić tego samego błędu, żeby w przyszłości nie zgrzeszyć w taki sam głupi sposób, żeby w ogóle nie zgrzeszyć. Tęsknota. No w każdym z nas, kiedy się nawraca, jest jakaś tęsknota za tym, żeby być lepszym. Mamy jakiś obraz samych siebie, w którym widzę samego siebie świętszego, porządniejszego, i za tym Tomaszem, w tym przypadku świętym, świętszym, jakaś tęsknota w sercu jest, i to też jest jakiś składnik nawrócenia. Wreszcie zapał. No w czym zapał? Święty Antoni mówi, zapał w naśladowaniu świętych. Gdzieś tam w jednym ze składników nawrócenia, składników pokuty, nawracania się do Pana Boga jest zapał. Chciałbym naśladować świętych. I wreszcie potrzeba wymierzenia kary. No to trochę brzmi dosyć tak, no,
może nie politycznie, poprawnie, nie wiem, no ale święty Antoni mówi, no to nasz umysł musi mieć jakąś taką potrzebę karcenia wszystkiego tego, co tam wierzga, co mu przez głowę przychodzi głupiego, to nasz umysł musi mieć taką potrzebę wymierzenia kary, brania gdzieś tam w karby, okiełznawania wszystkiego tego, co gdzieś tam zaczyna wierzgać. 7 składników, które składają się na pokutę. I dopiero kiedy ta pokuta gdzieś tam powolutku, to nawrócenie, to pójście w stronę Pana zaczyna w nas działać, to dopiero wtedy jesteśmy gotowi na to, żeby być posileni 7-raką łaską. I stąd te 7 chlebów. I ryby. I w obrazie pod tymi rybami święty Antoni rozbiera te ryby na kawałki i widzi, że te ryby to pokora, to cierpliwość, to posłuszeństwo. Ale zobaczmy, że zanim ten lud zaczął jeść te ryby i ten chleb, to najpierw musiał usiąść na ziemi. I święty Antoni mówi, no właśnie, jeśli chcemy się posilić łaską Bożą, tymi rybami i tym chlebem, tą 7-raką łaską, to musimy usiąść na ziemi. To musimy uznać, że nasze miejsce jest na ziemi. To znaczy, no, pokory nam trzeba. W pokorze musimy uznać, że my faktycznie potrzebujemy tej pokuty, tego nawrócenia. Może ten czas Adwentu jest dobrym okresem, żeby któryś z tych składników pokory, pokuty, nawrócenia próbować w życie wcielić. Może w nas więcej trochę bojaźni będzie, może w nas trochę więcej jakiejś gorliwości, może warto, żeby w nas było trochę więcej tęsknoty za tym, żeby być świętszymi. Dużo miejsca, dużo pola do popisu. Na ziemi trzeba usiąść, żeby móc zjeść 7-raką łaskę.